Tego pojazdu i tego kierowcy chyba nie trzeba przedstawiać. Widział go chyba każdy. Jak nie na drodze, to na Mastertracku lub w naszym programie. Landryna Raptusa, czyli głęboko stuningowane Volvo FH16 z naczepą chłodnią, to przykład kompleksowego tuningu. Zrobiono tu wszystko, co dało się zrobić. Zagadką pozostaje styl tego pojazdu, bo jest niejednoznaczny. Mamy tu typowo polskie motywy, skandynawskie metaliczne barwy, włoskie lustrzane chromy oraz fartuchy i malowane napisy na oponach rodem z Holandii. Bazowym kolorem są odcienie fioletu, sprowadzające się momentami niemal do czerni, nieco odcieni bieli i przegryzający się przez to pomarańcz. Na pierwszy rzut oka pojazd trochę razi, ale po paru spojrzeniach zaczyna się podobać. Jak landrynka, która może być z wierzchu kwaśna, ale w środku słodka. Nietypowym elementem poddanym tuningowi jest dach naczepy. Prawdą jest, że wiele pięknych ciężarówek akurat w tym miejscu świeci golizną, czyli bielą. Ale Raptus musi być widoczny nawet z nieba, więc oklejono też dach. W naczepie zdublowano także tylne światła, dzięki czemu wygląda świetnie o zmroku. Chromy to kolejny element landryny wymagający komentarza, a zwłaszcza listwa z cytatem. Trzeba Raptusowi oddać, że jest chyba pierwszym, kto wpadł na pomysł wypalenia w blasze cytatu jako metody tuningu. Sporo uwagi poświęcono maskowaniu mniej apetycznych fragmentów pojazdu. Mówiliśmy już o tylnych lampach, które w wykonaniu fabrycznym często są kiepskie. Dlatego Raptus zainwestował w podwójne lampy tylne oraz zabudowę ramy, która jako goła służy tylko do zbierania brudu. Na koniec zajrzymy do kabiny. O dziwo, skromniej tu niż na zewnątrz, ale są też smaczki, jak obszycia, tapicerka i zasłonki z firmy Dromader and Dromader Junior, której fanem jest Raptus. Nawet sam osobiście zasiadał u Dromadera przy maszynie do szycia. Jak coś poszło nie tak, to sam sobie winien. Globalny efekt jest bardzo dobry, choć cukierkowy kolor może nie każdemu facetowi pasować. Ale Raptus nie boi się kolorów. Jego pewność siebie widać też po wiodącym motywie na ciężarówce, którego bohaterem jest on sam. Aha, prawie zapomnieliśmy wspomnieć, że elementem tuningu landryny jest sam Raptus w kolorystycznie dopasowanej bluzie. Trzeba przyznać, że to głęboko posunięty tuning. A efekt? Chyba nikt nie pomyli Raptusa z innym branżowym influencerem. I o to chodziło.